Tak. Teraz ją czeka główny test. A tu już nie ma żartów. Marcin, 500 metrów i płyniesz po nim, jak się zacięg skończy. Nic nie zrobić, będzie trzeba. Ubierz sobie gumowce. Testniemy, co tu się dzieje. Tak, na razie wpuścimy. Musimy się odepchać. Najpierw trzeba ją odepchać, tak jest, patyczkiem. Patyczki się łamią, łódka dalej nie płynie. Ile mamy? 1,30 m, 90 metrów od brzegu. 90 metrów od brzegu pokazała się pierwsza ryba. Mała, bo mała, ale jest. Słyszycie ten morza szum? Nie, to nie może. Jesteśmy nad jeziorem Goczałkowickim. Jaki mamy cel? Tak. Sandacze, chociaż będzie bardzo ciężko. Bo jak opłacaliśmy zezwolenie tutaj, to pytamy się tego właściciela rybaczówki, mówię, jak tam z sandaczem, bierze coś? On mówi, nie, nic nie bierze, ledwo szczupak bierze. Ja mówię, a skąd możesz wiedzieć, czy bierze sandacz, jak dopiero jest 1 czerwca i od dzisiaj można łowić, nie? A on mi mówi, bo od kłusowników się dowiedzieliśmy, że nic nie bierze. No i taka sytuacja, że z sandaczem ogólnie będzie podobno ciężko. A sandacz jest też, tak jak powiedzieli nam tutaj miejscowi, na głębszej wodzie. My tutaj wywieźliśmy przed chwilą, jak widzieliście na łódeczce, to przy 320 metrach dalej jest 1,70 m, czyli bardzo, bardzo, bardzo płytko. Oprócz sandacza spróbujemy dostać też leszcza, węgorza i jak jakiś przyłów suma zdarzy, no to trudno, to też będziemy mieli. W dzień najpierw ja próbuję na leszcze, Marcin spróbuje na kuleczkę, bo on musi na kuleczkę spróbować, żeby trochę amurka ściągnąć albo karpia, a potem 7-8 na wieczór po 300-330 metrów wywozimy na sandaczu i łowimy całą noc. Siedzimy do jutra wieczorem, czekajcie i obserwujcie, co się będzie działo. Jak na jezioro przystało, to tu jest bardzo dużo leszcza i w miarę dużego, więc nie możemy teraz oszczędzać ilością zanęty. Bo jak podejdzie takich stado dobrych, takich stado dużych leszczy, to taką zanętę opróżni moment. Z tego co mi wiadomo, to jest 75% w tej wodzie samego leszcza. Więc zrobimy dość dużo zanęty. Mamy taką zanętę, duży płoć, duża leszcz, znaczy duży leszcz, płoć, nie? To wsypiemy całą, czyli kilogram. Sam leszcz, też kilogram. Killerowi odpowiada, to już jucha. Do tego wrzucimy leszcza z Marcela. To już jest trzeci kilogram. Przypomnijmy, że jest nas dwóch, więc możemy użyć tyle zanęty, bo na jednego przypada na dzień 2 kilo. I teraz cukier, puder. Lato, wakacje, ciepło, ryba lubi słodkie. Szczególnie leszcz. Troszkę zapachu. Brasem, wanilia. I bardzo mało, pół kilograma glinki. Tak, żeby tylko troszeczkę smużyło, nic więcej. Nawet nie pół kilograma. Wszystko dokładnie wymieszamy.
Dlaczego wybrałem dzisiaj takie zanęty, a nie inne? Zobaczcie, widzicie to? Popatrzcie teraz, jak położę to tutaj. Jest bardzo mała różnica koloru między piaskiem a zanętą, żeby za bardzo nie płoszyć ryby, bo ona jest po prostu nieprzyzwyczajona do tego, że coś innego na dnie jest. Dlatego wybrałem taką zanętę, bardzo przypominająca kolor piasku. A teraz wam pokażę, jak ją wzbogacimy. Gotowane konopie. Spodziewam się, że przyjdą całe stada leszczy, więc nie żałuję. Do tego dodamy troszkę cynamonu już na sam koniec, żeby taki mocny zapach był. Leszcz lubi podobno cynamon. To dodamy troszkę. Jeszcze tego naszego brasema. No, killer już szaleje, tak mi smakuje. To wszystko dokładnie wymieszam. Makaron gwiazdki. Popatrzcie, zakładamy. On ma taką dziurkę w środku, dlatego gwiazdki. I przewlekamy przez haczyk. 5, 6. Na sam koniec. Cyk i cyk. I ten makaron z powrotem na hak. Tak wygląda zestaw numer 1. Żyłeczki już idą na 215 metr. Zobaczymy, czy coś tam będzie się działo. Ale Marcin mówi, kalna woda, będą branie. I Dominik miał teraz branie właśnie. Ale znowu będzie na mnie, że źle zaciąłem i to tamto i owamto. Zaciąłeś ryby, nie ma. No. Ale tak to jest, jak się śpi. Zajebałeś, wyjebałeś haczyk. No to pięknie. Ładnie robisz. Oto taka mała nasza podka. Ona już jest martwa. I wykorzystamy ją na żywca, czyli na martwą rybkę. Przebijamy igłę przez buzię od rybki. Coś takiego, nie? Jeszcze by tu trzeba było za ogon. Przypon mamy dość długi. Dobry metr. I haczyk taki podwójny. Widzicie to? Mniejszy haczyk i większy. Taki sobie. Nie wiem, jak się nazywa, ale się nazywa jakoś. Tu przekładamy. I jedziemy z nim. I przekładamy, 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 aż dojdziemy hakiem. Tak, i coś takiego mam. To ja bym jeszcze wbił tutaj do ryby. I zostaje sam pojedynczy haczyk. I tak będziemy mieli i sandacz to tak zje. I wtedy ten haczyk mu w bebechy wejdzie. To jeszcze będziemy próbować taki coś nowego. Czyli do jednej komory pokroimy kawałki ryb. Żeby troszkę zwabić drapieżnika. W drugiej komorze jest, jak widzicie, zanęta, żeby zwabić małą rybkę, żeby coś tam działo. Po prostu o to chodzi, żeby sandacz widział, co się dzieje, a jeszcze wszystko posypiemy suszoną krwią. I na 300 metrów, minimum. Wywozimy łódkę po 300 metrów, teraz spróbujemy nawet 350. Albo i więcej. No, sprawdzimy zasięg dokładnie, jak działa echosonda i w ogóle, zaraz to wszystko zobaczycie. Tutaj mamy tak 0,5 metra i 40 metrów odległości. Teraz mamy ustawione na GPS, czyli mamy ustawione tam szósteczkę gdzieś tak 300 metrów od brzegu. Ale to też jeszcze taka opcja jest, że patrzcie, GPS wyłączamy i damy auto
I cały czas będziecie teraz jechać sobie, czyli płynąć sobie w tym samym kierunku. Czyli prosto. Tu jest wskazówka, jak ustawiony jest kadłub. I widzicie komory zamknięte. Łódka, to jest naładowanie baterii. 9 satelit trzyma teraz GPS-a. I naładowanie baterii w pilocie. I zasięg. 160 metrów. Głębokość 1,4 metra. 24 stopnie temperatura. Teraz nie wiemy, czy to jest wody, czy powietrze, ale prawdopodobnie ma być przy lustrze tyle. 0,4 metra i rybki się pokazują. Nieduże, jakiś brat bliźniak. Jakieś bliźniaki sobie płyną. A zasięg 1000 metrów. A zasięg sondy 600. Oho, czyli 600 metrów sonda, a oryginał 1000. Tak, ale sprawdzimy teraz, jak to pokazuje w tej łódce. Podejrzewam, że zbliżone są. No, ostatnie. Tyle na sondacze chyba starczy, nie? Trzy zwoje. To mamy tak, 290 metrów miałem żyłki na kowrotku. Przypomnę tylko, że trochę żyłki potraciłem na majówce. 1,70 m, jest! Puść to. I jedna komora otwarta. Dwie komory otwarte. Czyli poszło. Zrób sobie to sam teraz. A my się przyjrzymy, gdzie jest ta łódka. Patrzcie, zrobimy zbliżenie. Tu, tu, pokazuje się, pokazuje się. Muszę powiedzieć, że kamera też dobra. Ale z musztardą. Po prostu robię tak z musztardą, bo rzuciłem palenie i szukam nowych doznań, nowych smaków. Ale dobrze, że te ogórki pani dała, bo ja bym nie wiem, co tu robił. I teraz sprawdzimy na kolejnej wywózce wędka od Marcina. Jedziemy na 400 metrów, nawet i więcej. Jedziesz. A potem mi odczep to zielsko tam z tych moich żyłek. Bo znaczy upiło mi się to o żyłki i mi robi titit, titit. Titit, titit. Jedziemy na 400. Plus te 30 od brzegu, co jest, nie? Powiem ci tak, Dominik, póki mi żyłki starczy i to baterii, wywodzisz. To jedziemy z tym. Bardzo dobrze, jestem za. A się pokaże 6 metrów. No 6, nie wiem, przynajmniej 3. Może znajdziemy, stary. Koryto rzeki. Co tu mam za sytuację? 1,5 metra, rybki 180 sobie. Metrów. No ja mam mniej więcej w tym miejscu, bo tu jest 200. 70 plus 20 do brzegu, nawet nie ma 20, ja mam troszeczkę dalej. Mi kołowrotku już żyłki brakło, a Marcin dopiero ma połowę. A łódka tam, heny, daleko. Tu już są jakieś te groby pod wodą. To są zalane cmentarze, stary. Powiem wam szczerze, ciężko będzie tu zapać sandacza. Bardzo daleko i bardzo płytko. No ale jak już jesteśmy, to próbować będziemy. Test numer 1. 455 metrów. 1,90 m ryby są. Wszystko działa. Zasięg jeszcze jest. 465 metrów. 495 metrów. 1,90 m. Ryby są. Łódka płynie dalej. Już nie wróci. I chwila uwagi, 520. Zasięg jest, ryby są. Dalej 1,90 m głębokości, czyli koryta nie widać. 550, 1,80 m, jedna głębokość. 555. Zasięg widać. Echo sonda działa. Wszystko jeszcze działa. 560 metrów, robi się coraz gorącej. Temperatura wre. Ryby już uciekają przed nami. I podjęliśmy z Marcinem decyzję, że do 600 jedziemy, bo po prostu dłuższych żyłek nie mają. Marcin ma 600 metrów żyłki na kołowrotku, 595. Proszę Państwa, i wchodzimy 600 metrów. Brawo, brawo łódka. Można powiedzieć, że spełniła nasze oczekiwania.
Nie ma rzeczki, to wody i jeziorka, której by my nie wypłynęli. A ja muszę kupić inne kołowrotki. I dajemy powrót. Powrót i jedzie z powrotem. A więc tak, postanowiliśmy z Dominikiem ściągnąć mój zestaw żywcowy, który jest na odległości 300 metrów i damy go na 600. Dwa zestawy przygotowane, dwie uklejeczki, obydwie idą na 550 metrów. A najlepiej wywozimy ten jeden zestaw i przychodzi do nas gościu, tam siedzi 40-50 metrów dalej. My wywieźli na 500 metrów żyłki, a on mówi: ej chłopaki, bo wy mnie przerzucacie. A on wyszedł do wody 20 metrów, 10 metrów rzucił. Mówi: my go podciepli, nie rzucajcie w moją stronę. Na pewno ja nie mam słów. Przyszedł do nas jeden znajomy, co my się dopiero poznali tutaj nad wodą i na Facebooku i przez filmiki, nam opowiadał mniej więcej co, gdzie i jak się dzieje na tym jeziorze. Ogólnie, tak jak tu zauważyliście, tu jest bardzo płytka woda, żeby nie powiedzieć bardzo, bardzo płytka woda. I teraz dostałem od niego SMS-a, przeczytam go. Witaj, nie dało mi to spokoju i musiałem to sprawdzić. Z waszego miejsca do koryta rzeki jest 1200 metrów. Ły a ły. Łódkę mamy na 1000 metrów, żyłki na 600, nie mamy szans dojść do koryta rzeki. Po prostu chyba źle siedzimy, po prostu nieznajomość wody. Siedliśmy tutaj, gdzie jest bardzo płytko, mogliśmy iść może bardziej od rybaczówki, mniejsza z tym. A tak, co tu dopisał jeszcze? Zaraz wam powiem. Ale tak 500-600 metrów jest około 5-7 metrów, jak brania. To tak sprostowanie mu odpowiem i w SMS-ie i na filmie. Byliśmy na 600 metrów. Mamy to nagrane, jest 1,90 m. Pociągu pierwszy raz koło metra. Przerwa może 10 minut, znowu pociągu metr. Podejrzewam, że może coś siedzieć tam. Spróbujemy wyciągnąć. Rano było jakieś szkubnięcie na sandacza. Czy to był sandacz, czy to fala, czy to paty gdzieś w wodzie na takiej odległości, to mogło być wszystko. Wyciągnęliśmy to. Killer, proszę cię, nie pływaj mi tu. Wyciągnęliśmy wędkę i na niej nic nie było. Tak szczerze mówiąc, z tego co nam tutaj kolega Szymon miejscowy opowiadał, siedliśmy w jednym z najgorszych łownych miejsc na całej wodzie. My się nie usprawiedliwiamy, bo to nie o to chodzi. O to chodzi, że my się nie poddajemy. Jedziemy w inną część jeziora. Wprawdzie nie na całą noc, ale pooglądać co się dzieje. Jak będą jakieś brania, będziemy widzieć, że są wyniki. Wyciągamy wędki i do wieczora łowimy. Killer z dziewczyną. Killuś, to twoja nowa dziewczyna, tak? Pierwsza miłość. Podoba ci się, nie? Ładna, nie? Ładny piesek. Killuś, ale trochę z nią pogada, nie od razu do lasu. Pogadaj z nią jeszcze dwa słowa przynajmniej. Nie jest taka łatwa. Trzy takie leszczyki, dwie. Za trzy dni ładnie, ładnie. To tu nie było nigdy karpiem zarybiane. Jak długo jezioro istnieje? Prawie 60 lat. Tu karp przyszedł. Tu jest karp, to co im uciekł z hodowli w czasie powodzi. Tu nigdy nie było woda, jako woda, zbiornik wody pitnej, nigdy nie był zarybiany karpiem. Tu jest karp tym, co im pouciekło i tu są takie i po 30 kilo. I no kto go chwyci? Tutaj pływa Wisła i kanał. Przejeżdżaliśmy tą drogę, co jest z lewej strony Seden. No, my gdzieś tutaj siedzieliśmy, w tych tak, miejscach. Tak, dokładnie jak pokazujesz, nie? Tak. A tutaj potem jest, gdzie jest ten? Rybaczówka?
rybaczówka. Tutaj chyba, tam, o tam gdzie ten jest, widzisz? Ja tam, tak. O tam ten staw jest taki. A tu teraz jesteśmy na Zaporzu. Co tu się dzieje, to jest niemożne. Stado karpi płynie za jednym karpiczkiem. Bo one są tu wszystkie. Dzik, zobacz, sprawdzamy twoją kulkę, żebyś wiedział, czy na coś bierze. Trudno powiedzieć, nie? Czy pobrała, czy nie. Zjadła ją? Tu jesteśmy teraz od drugiej części. Tam, jak widzicie, to jest zapora. Tu mamy ostatnie miejsce, czyli stanowisko, które możemy rozbić wędki, bo dalej już jest zapora, to już widzieliśmy. Czyli trzeba tu siąść na płytach. Podobno tu jest lepiej na sandacza i na leszcza, chociaż to nie widzieliśmy wcześniej, dopiero dzisiaj robimy rozeznanie. Żeby łowić, to trzeba siąść na płytach. No ale stanowiska nie są złe. Ogólnie, aby tak położyć tripod, wywózka na sandacza, ale ogólnie gleba. Fajnie sobie jest posiedzieć nad jeziorkiem. Tu do wody ciężko by było ryby wyciągnąć, byśmy się podbierać kiedyś. Może się składzić. 3, 4. O, i od razu się napił. I on nie chce wyjść teraz. Teraz mu się podoba. Co, szczurek, jeszcze raz? Jeszcze raz? Chodź. Na 3, 4. Fajnie, nie? Macie klasyczny przykład przyrody. Przebiło betoniak, dźwigło i sobie powstało takie drzewo. Czyli urosło. Nie ma lipy. Nie ma lipy. Drzewo silniejsze niż betony. Zobaczmy leszcza, jakiego pan złowił. Taki sobie. 40 parę centymetrów. Tak. Sprawdzimy, przetestujemy tą część wody. 175 metrów. 6 metrów głęboko ryby są, jak widzicie. O, koledze, tu wywieziemy sprzęt na sondacza. Kolega Artur ma tutaj od wczoraj jednego leszcza, ale pojedziemy z tym na 6 metrów na głębszą wodę. Może coś wyszarpie większego. Marcin, przewróć się, wiesz? No ty masz 2-4 metra, 35 metrów od brzegu, nie? No. A my, żeby mieć 2 metry, to musieliśmy na 400 wywieźć, na 600. Na 600. No. 1,8 taka było. Płycizna, 1,9 najwięcej. Maksymalnie, no. Ryby 130, 3 dnie dopiero ryby się tam. A tak to wszystko w toni pływa, nie ma nic na dnie.
Jechaliśmy i zgubiliśmy drogę, bo nam zrobili objazd na Ochaby i wylądujemy prawdopodobnie gdzieś w Skoczowie. Ale nie martwcie się, na pewno jakąś wodę znajdziemy, na którą będziemy mogli łowić. Wędkowanie na łowisku Ustroń możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. Jechaliśmy na drugą stronę od Relichowa, czy jak to tam zwają, na Goczały, ale zabłądziliśmy i wylądowaliśmy tutaj, łowisko Ustroń. Podobno się mamy zapoznać z regulaminem i łowić ryby. A coś się dzieje, to się dopiero sprawdzi. Siadamy tu czy nie? Chyba tak. Ja się ciebie nie pytam, tylko widzów. Załatwianie potrzeb fizjologicznych poza WC zabronione. Kąpieli w stawie zabronione. Wprowadzania zwierząt nie możemy łowić, bo tu jest killer. Patroszenia ryb przed ich zważeniem zabronione. Bicie sąsiada, który cię nerwuje cały dzień, Marcina, dozwolone. Zapałeś coś dzisiaj? Nie, dzisiaj nie. A tak ogólnie co się dzieje na stawie? Dzisiaj połapali coś? Tak, no to ja wyciągnąłem sam leszcza na grunt. Duży? No nie, tak 25 cm. No to bardzo dobrze. A z regulaminem się zapoznałeś? Nie. Też go nie szczeliśmy jeszcze. Dobry. Dobry. Jak wyniki? To coś tam robimy, nie? Już były? Są, no oczywiście, 7, 5. Dzisiaj? Jasne, od rana. Siadamy? No. Mamy już tutaj to rozeznanie w terenie. Karp Team Żory. Karp Team Żory, ja? Właśnie nasz pierwszy rozmówca, Dominik, szarpie karpia. Karp! Podnieś. Pomalutku masz czas, pomalutku Dominik masz czas. Nie musisz go na siłę wyciągnąć, nie? Pomalutku, pomalutku, spokojnie. To jest wędkarski uśmiech właśnie, nasz nowy łowca. Pełno łuskie idą. Pełno łuskie, no. Trzymaj. Fal się. Falimy się, nie? No. Dzisiaj na mokaty. Szarpiesz, ja? Przez chwilę Amura wyciągnął, tego nie ma na filmie. Ale karpik się odezwał. Aha, Marcin ciągnie już na moją wędkę. Ja nie mogę przy wędkach siedzieć, zawsze mi nic nie wierzy. Ja? Pa, on już drugą docina. Ja? Dawaj. W końcu coś się dzieje. Szarpiemy, szarpiemy. Nie ma to jak komercha. Dwa dni na Goczałach, ani brania. Tu nie zdążyłem wędek rozłożyć już sieci. Podchodzi podbierak. Ciekawe, czy już widać karpie. Jeszcze nie. 9 kilo twoje, a dobre. Ja mam 16. Ale przypon. Ładny jest, nie ma to jak lato na zbiorniku. Ładny jest, ładny. Idzie, idziesz tu. Życiówka twoja. Moja życiówka, masz rację. Gdzie masz matę? W aucie jest. No. Ładnie, ładnie. Karpik. No, taki sobie. Siedź. Ale nie ma duży, to jest mały. Kolejne branie Dominika. Taki szprotek ci powiem. Ale szprociucha. Taki fajny czarny. To jest zmazany. Pluszek, ty. Kaś ty przypłynął do mnie. Ostatni raz. Idź do wujka, nie? I zakłoś mu dwie kulki na te, co mu tak bierą. Wiesz? Dobra, a nic mu nie godej. Mąż? Nie dał ci? Ty, te kulki mu dowyj. Pamiętacie te kulki, co robiliśmy z Magdą w zimę? Proszę, na nie dzisiaj będziemy łowić. Wędki zarzucone. Jest, 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 jest. Nasza, nasza rybka, nasza. Korpiemy te korpiory. Ale się darzy nam dzisiaj. Komu jak komu? Mi oczywiście. Szarpał jak 200 kilowy, a taki mały glist.
czekamy na te większe, takie dziesiątki, piętnastki, no ale nie chcą podejść na razie. A te oczywiście do wody, nie? Na razie jest cisza, patrzymy. Obserwujemy ten sygnalizator brań, tak zwany ping-pong. Killer patrzy, Marcin patrzy, wszyscy patrzą. I co się dzieje? Nic się nie dzieje. Bierz ping-pong. Bierz ping-pong. Bierz ping-pong. Kolejny odjazd w wykonaniu Dominika. Znaczy trzy gnojeczki ze własnego kompostownika. Ale mi się zarymowało. Mały, ale jest, chłopie. Pięknie. Nie wiesz, co to może być? Karp. Niżej podbierak. Podciąg troszeczkę jeszcze. I wtedy mamy je ładnie. I teraz można iść do góry. Zaraz sprawdzimy, na co Damian łapał, kurde, a jak się to nazywa? Skopec. Ja, truskawka? Truskawka skopec. O, malutko. No. To kilo 400, kilo 500. Pięknie, tak. No to do wody. Zaraz ją wypuszczymy, nie Damian, te siatki. Tak. Podsumowując to łowisko, z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że śmiało tutaj możecie przyjechać, pobawić się z karpiami i z karasiami. Bo powiem wam szczerze, rybka bierze za rybką. A słyszeliście ten plusk teraz? To znowu ktoś karpia ciągnie. Wy podobno je siotra macie, tak? Jest to prawda? No jest prawda, jest. Proszę. Dzieciaki dzisiaj robią normalnie mistrzostwo świata. Ja piątka, tu będzie Marcin, nie wiem, trójka. I on, rozumiesz, patrza. Patrza, rozumiesz. I wędka się wyginą, wiesz? Odłóż, stojak. Bo tam co? Nie. Jest, nie. Tak, piękny jesiot. Sobie go tak samo jak karpia go, Marcin, trzymiesz, tak samo zrobisz ze zdjęcie. Sobie. Nie, nie, tylko tak podpłetwy. Nie ma co się bać. Podpłetwy sobie go. Tu i za tył, i za ogon, z tyłu. O tak, i patrz tutaj do pana. Czekaj, ja ci muszę zrobić zdjęcie jeszcze. Konflikt interesów, do wody. Śmiało. Śmiało. Nie, nie, dobra, to zaraz wypuszczymy. No, tym razem, jasne. Co to się stało? Co tu jest? Leszczyk? Trafił się leszcz? Pan leszczyk jest, no. Uciekaj, panie leszczyk. Marcin już nie ma siły nagrywać, jak ciągnę te ryby. On już ma dość, on tylko chodzi. Och Boże, Boże. Znowu ma ryby. Och Boże, Boże. A one idą jak do ognia, co ja mogę za to? Na takiego łowiska dawno nie byłem, na takim łowisku, żeby druga wędka jest wyciągnięta, bo prawie było branie. Tu kolega widział, nie? A teraz zaś na tą sam się zaciął w ogóle. Brak słów. Ale na gnoje coś. Chyba będzie kuchot. Czy karp? Szaleje. Patrzcie, wioska, kuleczka i taki nieduży 2 kilo karpik. On bez problemu, powiem wam szczerze, że
dwie by mu weszły. Że bez problemu możecie 20 zakładać, nie musicie się wcale bać, że jest za duża albo coś. Te 14 się kupuje 16 i to jest za mało takie patyka. Zobaczcie sami, o, jak odkurzacz nie ma połknął. Nakarmiony wraca do wody. Zjadł tą kulkę, on naprawdę zjadł. Uciekaj, garbiczku. Taka mała odskocznia, przyjechać tutaj, znowu poczuć, jak to jest mieć wędkę, rybę na wędce. W końcu, raczej w prawdzie to nie polowaliśmy sandacza, ale polowanie na sandacza wciąż trwa, a my już stąd znikamy. Na pewno nie znajdę żadnego sandacza, ale widać, jak pływają tutaj takie duże jazie. Oni już nie mają siły. Śmiało! Trzymał ich sobie z nami. Ty, bo się chciałbyś. Co, kiluśka? Porwała by cię woda, uważaj! Bo to jest prąd duży. No co? Jedzonko pyszne, orkiestra fajna, pani młodo śliczna. Wtedy co my byli na tych gotałach, musiały nie brać, bo może jeszcze miały ten tarło, nie? Sandacze, wiesz o co chodzi, one mają niekiedy, tak mówię, do 1 czerwca, ale mają niekiedy i tydzień, i dwa tygodnie dłużej, może dlatego jeszcze nie brał. Ale teraz sprawdzimy na tej głębszej wodzie, nie? To zobaczymy, co tam się dzieje. Więc najpierw zjemy jakiś dobry obiadek, później musimy jechać żywca pochytać troszkę na jutro, na te koczałkowice. A żywca to wam pokażę, jak nałapać na orzenskich mantach. Chwal się. Jeszcze na razie nic, no ale z tego co słyszę, to chcesz mi wodę bez gazu wziąć, to już całkiem inaczej zrobić. Mówisz, że bez piwa cały dzień, was woże, to jeszcze woda bez gazu. Ludzie, widzicie to. Danie myśliwskie, czyli sarnina, kluski i modro kapusta. A ja jak na górnika przystało, kolonko po bawarsku. Czyli macie standardowe, śląskie, tradycyjne jadło. A ja sobie pozwoliłem na sarnę. Ananas w pustce. Sarnę to jest dzika sarna z modrą kapustą i czarne kluski. Coś się tego na tego ananasa tak uparło. Mogę skosztować tego sosu? Weź sobie, ja nie lubię ananasa. A tak się odżywiają ryle. Czescy górnicy. Z kapustką, grzanie, musztardka. Przybarana? Smakuje jak sarna. Chociaż pierwszy raz w życiu jem sarnę. Sarna, tak szczerze wam powiem, po całym jedzeniu smakowała, tak smakiem trochę przypominała wątrobę wieprzową. Wszyscy pojedliśmy, wszystko znikło. Jedziemy na ryby.
tutaj mieszkają takie nieznane gatunki ptaków. Ale ryb nie widać. Potrzebujemy tak rzucić na jakiegoś grubszego zwierzę, ale tak na chwilkę. Klejeczka jest, no. Takich potrzebujemy nad jezioro jutro 20 sztuk przynajmniej. Czas start, masz godzinę. Jedzie ci, jedzie. A ty czemu nie dasz sobie takiej jednej pinki tam, ciocha? Jedna pineczka na koniec i one przyjdą, obejrzysz. Nic ci nie gadać. Sama wiesz kiedy zaczynać? Dobry. Samotny łowca, skupiony na braniu, a nic nie bierze już od godziny. To żart, dopiero 15 minut siedzimy. I płyną kajakarze. Taki malutki szprotek klenik się nam pokazał. Znaczy nam nagnam, no to takie olbrzymy to łowi tylko Magdalena. Wypuścimy rybkę, Madziu, nie? I jest kolejna klejeczka. Brawo. Brawo dla Madzi. Jeszcze tylko 15 na jutro. Wiesz, co powiedział? Co? Że tu nie ma uklejek. Powiedział, że nie ma uklejek, a ja mu zrobiłam, no. No właśnie. A teraz musimy się przyjść dalej, poszukać spokojniejszej wody, żeby Marcin też mógł sobie tych połowić, bo on to pasuje na zdraście. Ja chcę karpia. Zrobiłam UFO. Kiełbie wełbie. UFO? UFO to ty jesteś, ja wiesz? Ja pierwszy raz taką rybę dziwną. Nie, że ja karty kupiłam, nie? Pomijmy ten fakt. No. Marcin, jak wyniki? Nie ma za bardzo, ale my tylko tak przyjęli orientacyjnie, jeśli zobaczyć kontrolnie, co tu się dzieje, jak to naprawdę wygląda. Magda oprócz tego UFO, co zapała, to parę uklejeczek. Wolny bieg, tak to działa właśnie. To jest najlepszy kowrotek ręka. Teraz zjeb. Te, powiedzmy, żeby ten, powiedzmy, żeby hamulec włączył. To karp, a Marcin leci. Byliśmy rozeznać sytuację, jeżeli chodzi o rzekę Odrę. A od jutra zaczynamy polowanie na sandacze. Trochę pogoda nam zepsuła plany. Bo dzisiaj, nawet już teraz, mieliśmy być na jeziorze Goczałkowickim. Ale ze względu na tak silny wiatr i podobno do końca tygodnia opady, musimy zmienić miejsce połowu ryb. No i nie wiadomo, co będzie z sandaczami. Nawet myśleliśmy o rzece, żeby siąść. Ale rzeką to jest tak, że jak się rozbijemy na dwa dni lub na jeden dzień całą dobę, a zacznie silnie padać, to nas wyrzuci to z wody. Bo tak już mieliśmy, taką sytuację mieliśmy już rok temu. Tego akurat na filmie nie było, bo po prostu film się nie udał. Ale tu gdzieś niedaleko, niedaleko nas jest łowisko PZW Sazan.
Poszukamy go teraz na tablecie. Jak będzie w miarę przystępna cena, zezwoleń, to się tam chyba wybierze. Ty już widzisz. Łowisko licencyjne Sazan, koło PZW, numer 126 Odra. Otworzymy. No mamy łowisko licencyjne Sazan. Regulamin 2015, łowisko licencyjnego. Gospodarzem łowiska jest koło numer 126 Odra w miejscowości Odra, ulica Główna. Łowisko jest łowiskiem mieszanym. I tutaj mamy całe zakazy. Na przykład taki zakaz zakłócania ciszy, czyli musimy wyciszyć chyba te wszystkie nasze buczki albo w ogóle nie rzucać wętek, bo wtedy będzie głośno i co. Ale pewnie nie o taką ciszę chodzi. Trzeba mieć matę oczywiście, wielki podbierak. Nie można budować pomostów. I teraz tak. Połów dozwolony jest od 1 kwietnia do 30 listopada. Doba wędkarska liczona jest od godziny 00 do godziny 24.00. Zezwolenie jednodniowe dobowe. Doba liczy się od godziny 12 do 12 następnego dnia. I my chyba z tego skorzystamy. Ryb nie wolno praktycznie brać żadnych. Bardzo nas to cieszy. I mamy opłaty dla członków PZW, czyli dla nas, bo my jesteśmy członkami PZW. Roczna 250 zł. Dobowa 50. Młodzież do lat 16, 50% upustu. Czyli za chwileczkę nas tam widzicie. Patrz jaka fala. A co by było na jeziorze dopiero? Ale wy były sandacze. Przez ciebie tu jesteśmy. Nic nie nałapiemy. Tyś mnie do tego namówił. Pamiętajcie widzowie, on nie ciecha na jezioro. On. Zobaczycie na filmie, kto kogo namówił. Jak tutaj połapiemy, to w przyszłym roku tutaj robimy majówkę. Co zakładasz? Wanilia z miodem. Wanilia, miód, a tam obok? Tu z spływającej kuleczki normalnie, tak zobaczymy. A ja mam truskawkę i na razie na koszyczek kukurydzę. Ile to nie jest do jedzenia, to jest dla karpi, nie dla ciebie. Sypiemy troszkę peletu, do tego dam na razie parę kulek proteinowych, tych co robiłem na zimę. Nie będę dawał nic kukurydzy, spróbuję, muszę próbować, bo zawsze Marcin łowi, a nie ja. Czyli ja będę teraz kombinował, a on nie chce łowić na te swoje sprawdzone sposoby. Że specjalnie Magda robiła takie małe, żeby były typowo do nęcenia. Tak, ja wywiozłem na 1,60 m, 1,50 m, widzicie, jedna rybka się pokazała, mała to płotka pewnie, za nią druga płynie, to szczupak, będzie ją atakował, teraz proszę Państwa, biegnie ryba, tak, teraz ją ugryzie, nie, jednak ta jest szybsza, jednak przez 10 cali ekranu szybsza. A tam jest udeczka i koło tych grążeli sobie tam po prostu wywiozłem. Marcin zakłada inny pelet, znaczy nie zakłada, tylko sypie innym peletem. Taki bardziej intensywny zapach jest i kolor. Pokaż go, co to za, chciałem powiedzieć, brzydko ciulstwo, ale oczywiście tego nie miałem na myśli, co to za dobre rzeczy. No fajnie pachnie, fajnie. Ogólnie rzecz ujmując, to tu płcizna jest straszna na tym naszym sadzanie. Tak ma 2 metry max. W tym miejscu akurat 0,9 metra, czyli kurde 90 cm wody. Cięcie było, ping-pong przy kiju, no ale niestety pudło. Dwa razy tyk-tyk było. Czaję się. Widzicie, świeci kontroleczka tam, czyli nie kłamie. Naprawdę jest duży, ma 47 cm, kilo 200 i tak szybko mi uciekł. I uciekaj olbrzymie do wody. Coś małego znowu dopadliśmy, chyba okonik. I wygląda na to, że tak,
Mały, bo mały, ale jest. Skąd tu tyle o konia? My nie mamy pojęcia, to jest przecież staw karpiowy. Powiedzcie, prawie jak sandacz, nie? Ja go dopadnę. Ja go dopadnę w tej części wakacji z wędką. Tego sandacza. A ten okoń, jego kuzyn, niech wraca do wody. No, tak z dwie dyszki. Zmiana przynęt. Marcin teraz zastosuje pelet halibuta, bo za długo siedzieliśmy już bez brania. Co za wieśniak! Jak tyś mógł beze mnie zacząć tą wędkę, ej? Ja pierwszy miałem ciąć ryby. Ile temu powiedziałeś, dzisiaj zostaniemy bez ryby i proszę. Słuchaj, a powiedz mi, na co pobrało to, bo co tu miałeś? Pelet. Pelet? Halibut? Tak. Ostatni raz założyłeś pelet halibut tutaj na ryby. Teraz ja wszystkie zakładam, ty tylko patrzysz i się uczysz. Ale zdaje mi znowu szkołę, nie? Tylko mu powiedziałem, że są tu większe karpie. Przynieś siatkę jakby co, nie? Nie. Idzie barbierak. Idzie, cofnij się kiluś. Ciągnie. A karpik, to jest pan karp. Jednak śmierdziu spasował. Tak wygląda zawiedziony łowca. Jednak dalej jest 0-0. Znaczy ja wygrywam, bo miałem dwa okonie. A trzy miałeś. Trzy. A ja miałem karpia. No gdzie miałeś? Kto widział karpia? Widział ktoś karpia? Widział ktoś? Pokaż, że był karp. Pelet, halibut. A my mamy kulki krab. Może spróbujemy pomieszać na śmierdziucha, wiesz? Ja spróbuję jeszcze raz. Ten spróbuj, a ja śmierdziucha zajmę. Czyli kulkę dam. Kto to mam? Krab. Dobra. Czas zakończyć wizytę na półwisku. Zmieniamy po prostu miejscówkę. Jak widzieliście, jeden karp jeszcze się zerwał. Zobaczymy, co będzie dalej. Polowanie na sandacza wciąż trwa. Nie poddamy się mimo pogody. Wprawdzie jeszcze to nie sandacz, no ale przynajmniej już jest nadzieja, że może coś być. Ten na razie wraca do wody. Tu już miałem branie, palno mi do kija, no ale nie zdążyłem, bo bawiłem się prawie tym okonikiem. Uciekaj. Zrobiłem sobie zestaw na odległościówkę, żeby się troszkę pobawić i już rybka jakaś jest. Linek! Co? Zobaczymy, że skoczy. Zobaczymy, jak nie będę, tak? Raus mi stąd. Nie będę łowić chyba. Chyba nie będziesz, nie dam. Duży może nie jest, tak koło 25 cm, ale to nie znaczy to, że chcemy go zmierzyć, żeby miał miarę go, żeby go zjeść. Magda, proszę cię, znajdź ją. O to chodzi, że tylko dla własnej ciekawości chcę zobaczyć ile. Ohoho, bez czułości. Jesteśmy tutaj na zasiadce. Rzucamy wyłącznie dzisiaj na sandacza. To jest cel. Nie tak do końca na sandacza, bo oczywiście dwie pójdą na od Marcina, na karpia, amura. Magda rzuci na sandacza. Magda rzuci na sandacza. Już jedzie? Żyłeczka już ucieka. Założyłem takiego malutkiego krąpiczka na haczyk. Żyłka 18, przypon 0,16. Ciężko dostać sandacza, dlatego zeszłem tak nisko, jeżeli chodzi o niewytrzymałość, tylko o cienkie żyłki. Próbujemy. Naciągamy żyłkę i spróbujemy zaciąć tą rybę. Ktoś siedzi. Siedzi. Idzie tam pod górą, idzie górą. Szczupak. Chyba szczupak i może być. Tak, szczupak. Zaraz po żyłce będzie. Powolutku. Bo nie mamy przyponu, bo typowo na sandacze się nastawiliśmy. Szczupak, bo cienki jak żelety. Spróbuję go szybko, a ty podbierak do wody. Szybko, bo trzeba go szybko wyciągnąć. Żeby nie ugryzł żyłki.
rękę do wody, szczupak, szczupak. To nie był nasz cel, ale spróbujemy go wyciągnąć. Szybko, Marcin, szybko, bo nie mamy przyponu. Tylko przypadek, że go wyciągliśmy. Zobaczcie, gdzie on się zapał. Jeżeli chodzi o... bo on ma to pąknięty ten haczyk, nie? To nie jest powiedziane, że nie. Ale jak mu przejdzie tutaj przez wargę, tu się schowa żyłka, to ją nie przegryzie. Jak tu już przejdzie na ostre, sami patrzcie. Sama odeszła. Jak się tu zaczepię, już to z parę razy się spotkałem, chyba z 5 czy 6 razy. Jak pobrał mi sandacz na sandaczową przypon szczupak, to jak się tu zaczepił, to się nie spuścił. Czy jak? Nie wiem, jak to zrobią, ale jest jeden kask. Tutaj. Jeden kask. O, tutaj. Złamie się, wiesz? To tak jest. Pierwszy dzień mówienia, a już dwie skrzynki poszły. Magda, to jest twój motorek? Tak. I ty jeździsz na tym? Sama pojedzie lepiej. Da radę. A ty już się wykręcasz, nie? Boisz się, nie? Co to, kumpel? Po tej godzinie ci wybrało? Ty węgorz. Nie. Ale węgorz, patrz. Fajnie się chycił. Więc nieźle. Pobrał na rybkę pan węgorz. Widzicie, taki, zaraz go zmierzymy, rybkę wyżygał. Masz tylko jeden. 63 cm. No taka większa losówka, takie zakładamy normalnie na sumy, nie? To wiecie, nie? Spokój, spokój, spokój. Czekaj, dobra. Widać go. Mały, uciekaj. Do wody. Poszedł na brzeg. Tak, sum siedzi na brzegu. Już go mamy. Marcin, wyciąg matę. No, Marcin, mata, mierz go. Dzisiaj węgorz, dzisiaj sum. Coś się dzieje. Jutro amur. I karpie, i dopiero się zacznie wędkowanie, nie? Tak. Ale gdzie ten sandacz, na którego polujemy? Będzie. Będzie. Pogoda jest. Popatrzcie, na co sum pobrał. Mamy rzucone wędki na rybki, 4 sztuki. A on pobrał na kulkę. Czego? Słyszałem. Śliwkę. Taki niedźwiadek. No, koło metra będzie. Teraz spojrzymy tylko. Śliwka, kuleczka, śliwka na zestaw karpiowy. Za lukę ile ma? Nie naciągaj się. Jeszcze jest pokurczony taki to... Aha, bo już zimno mi doszło. 9,5, ja? Tak. Pan sum 9,5 cm. Dawaj do zdjęcia z nim. Mamy rybę, ja mam rybę, Madzia. I to piękną. Zdjęcia stawaj do niej. Zdjęciem. Ja się boję. Mirek, jeszcze byś musiał dać tak. O, widzisz, te cienie wszystkie pouciekały z niego. Tu patrz. Wyżej trochę gębę. Coś takiego. Jeszcze jedno. Bacz go. I do wody. 600, no. Świeża dostawa. Domin, wstawaj, śniadanie!
tego rekina idzie dobrze pojeść. Teraz nie wyleziesz. Jest bańsko, mam nadzieję, że już teraz sam da, że w końcu go dopadliśmy. Rybka poszła pod wodę, taki malutki karaś. Pławik zniknął. Jest. Wypłynął niedobrze. Chyba mało jakiś, ale miejmy nadzieję, że przynajmniej sandacz. Ale jedzie, jedzie. Widzicie go? Widzicie go jak jedzie? Typowe branie. I poszedł szczupak sandacz. Trzeba poczekać, bo karaś jest dość szeroką rybą. Jednak niestety musi to połknąć głęboko, żeby cokolwiek złapać. Najbardziej mnie to przeraża to, że tu jest bardzo dużo roślin. Jak on będzie haczył o te rośliny tą żyłką, będzie to sprawiało coraz większy opór i w pewnym momencie może się wystraszyć i zaczynać wypluwać rybę. Więc jeden mocny szlak, zacięcie, poprawić, zobaczymy. Ze względu na te rośliny długo nie czekamy, po prostu zacinamy, bo się boję, że po prostu się zapląta i zacznie wypluwać rybę. Na razie czuję tylko luz. Doszło do niego. Tylko i... Szpak? O, o! Super. Puśćmy tam sobie rakiet. Idź. Do przodu. Ale... Świeca, ja mam ją. Mam ją. Widziałeś to, co się tyczy? Dobra. Jest, 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 jest. Może szału nie ma, ale sandasz to też nie ma. Idziemy na matkę. Pławi. No niestety. Połknął to za bardzo połknął. Tak się spodziewaliśmy, że jak głęboko połknie, to... No jednak sobie go wezmę. Tyle wam tylko powiem. Rzadko bierzemy ryby, ale... Ale połknął, niestety. Ale za głęboko połknął, już krwawi. Szkoda rybki. Zmierzymy ją. Mierzenie, ważenie. Tak, panie Szczupak, dałeś się złapać, miałeś być sandaczem. A jesteś tylko szczupakiem. Miara pokazuje ile? 58. Prawie 6 dych, no to jak ten sandacz, czy sandacz. Prawie jak ten węgorz w nocy. Węgorz miał 62. Daj siedzenie, Marcin. Byłeś, że karaś nic nie pływał, tak ogólnie nic nie pływał. Siedzę i tak patrzę tylko pult. Co myślę, a chyba go coś ruszyło. Bo ty widziałeś w pewnym momencie bieg, nie? Mm-hmm. Patrzę pod skos, je. Leci. Jest rybka. Polujemy dalej na sandacze. Ciężko to widzę. Roślin tu mnóstwo. Ale jakoś ogarniemy. Jak nie tu, to gdzie indziej. Głowy czas zacząć. Kolejna noc. Tych spławika nie ma. My tu gadu, gadamy o wodzionkach, bo już głód przyszedł, śniadanie oczywiście. A tu spławik pod wodą, świeżo rzucona rybka. Już? Jak chcesz, decyzja leży do ciebie, ja bym popuścił trochę żyłki. Długo tego spławika nie ma? To są rośliny, nie wiem. No. Może sandacz w końcu. Co? Siedzi? O! Coś walka większa. Bo już go ma przy brzegu. Sandacz? No nie żartuj, że sandacza mam. Szczupak.
zerwać. Zapił, więc... Szybko zaczęliśmy, no. Jego możemy wypuścić. Szybko go zaczęliśmy. Nic mu nie będzie. Szansa, że przeżyje, nie? Kolego, szczupak już tam macie. Tak, oficjalne mierzenie. Ilu cofnie się, bo jak on cię hapnie, to nos ci rozwali. 56. 56, czyli 2 cm mniejszy niż ten wczorajszy. Tak jest, jak to mówią. Na fejsie pistoleciki. Tak, pistolecik wraca do wody. Cofaj się, Dominik, cofaj powiedz się, bo nie widać. Powiedz coś do kamery jeszcze. Lubię to. Więcej takich wzdręk mi dawajcie niemiarowych. Tam mogłeś może z tego pomostu, albo co? Albo tu. No śmiało. Szczupak, idź. Idzie, poszedł. Jeżeli chodzi o to stanowisko, to chyba nie mamy szans zapać sandacza. Cię bardzo staramy. W nocy mieliśmy też wątki, wyjdziemy na sandacza po jednej i po jednej na kulkę, na śliwkę. Ani brania tu, ani brania tu. Poza tego, że jeżeli chodzi o sandacza, to musimy zmienić miejsce i też tak zrobimy. Jedziemy gdzie indziej. Zbiornik numer 2 jest łowiskiem karpiowym na zasadzie złów i wypuść, który jest zarybiany karpiem powyżej 50 cm. Na zbiorniku zostało wyznaczonych 25 ponumerowanych stanowisk wędkarskich. Tak myślimy, Domin, że chyba tam jutro odwiedzimy to łowisko. Na klenia, że leśnie są na klenia, nie na bolenia. Ja bym prosił, żeby tej pani jeszcze jeden etat ktoś znalazł, bo ona nas tu wykończy. Tak wygląda, pakowanie, znaczy, przepakowywanie i to takie, a miało być sandaczowanie, ale sandaczowanie dopiero jutro. Jednak poduszkę kasuje. Żeby tam ją miękciej. I to prawdziwy. Dobra, weź ten probierak na bok. Już go nie trzeba. Prawdziwy sum. Magda, ty jesteś normalnie mistrzyniem w sumowaniu. A miał być sandacz. To jest mój rok sumów. Czekajcie, aż będę piec. Ty masz bryt. Z tego oczy, Pramondralo. Ja się nie boi sumów. No, piękny. Tak za 20 lat będzie super piękny. Dziewczyno, ty jesteś normalnie mistrzynią świata. Ile ma? Jeee, 20 centów. Ale ładne. 30. Ja nie żartuj. 30? Kurde, on ma miara. Bier go. Jak to? Poszło. Kurwa! Kim założyłeś? Takie ładne pośliwki. Proszę, zrób mi teraz oszyk. Proszę. Ty mi założyłeś taką żyłkę. Ale zaplątany mi się nie ten, nie rzuca, wiesz? Ale miałam pan zły wczoraj? Nie zmienił żyłki. Ale dzisiaj ci zmienił. Żyłkę musiał zaplątać tym razem. Bo to by się nie urwało. No Magda, ale to by się nie urwało. Dominiczku, zmień mi to, proszę. Proszę. No tak. Przełóż całą żyłkę przez wszystkie przelotki. Na początek zostaw to. Magda, nie rób siebie. No o co ci chodzi? Patrz, nie rób siebie blondynki. No. I teraz tak, no. Teraz przez wszystkie przelotki. Ślicznie, ładnie, pięknie. Jest sukces?
No. Magda, krótkim do góry. Magda, nie myl. Teraz załóż taki stoperek, żeby nam się ten... Rureczka czarna, żeby się nie rozdwajała. Oj. Oj, sam nie wiesz jak. Przekładamy raz. Przekładamy przez oczko drugi raz. Potem nie wiem co to robimy. Robimy oczko. Robimy oczko w oczce. Aha, i tak robimy. Trzeci raz. Teraz to może łyczkę przekładamy od dołu tutaj. Za to oczko, które tak. Miałem wcześniej zrobione. I zaciągamy. I zaciągamy, proszę. I to muszę odgryźć? Miałam smak. No to przekładamy. Tak, robimy z przyponami. I to już może Magda daleko gotowy. Dzięki, synki. I rzut po suma. Tak wygląda, proszę Państwa, kalectwo. Popatrzcie, mistrzostwo świata w rzucaniu. Urwane. Jest, poszło, poszło. Na razie to tylko Magdalena ciągnie. Zaś sum, no niemożliwe. No niemożliwe, zaś sum, nie? No niemożliwe, no. Karłowaty w tym razem. Trzeci już. Ty masz rok suma. Tak jak mówiłaś. Sumy kochają chyba. No chyba ja. Takie, one są tak dobre. Karłowate, ale nie można je wypuszczać z powrotem do wody. Czy godzina? Nie szalej. To jest pan Karaś. Delikatnie go wyciągniesz, panie Marcinie. Na razie punktuje wszystkich tutaj Magdalena. Takiego jeszcze nie zrobiłam. Ładny karaś, no. Zdjęcie? Zdjęcie chcesz? No. To będziesz piękny. Miał. Pierwszy raz widzę takiego karasia, ej, mój rekord. Nie pobór, ty na łogu wędki leży. Kolejne cięcie w wykonaniu Magdy. Ona już nas zaczyna powoli denerwować, bo my ani jeszcze nie mieliśmy dziubnięcia. O, tu coś już mądrzejszego. O, daj podbierak chyba, Marcin, ej. O, jaki karaś, Magda, twój rekord życiowy. Przed chwilą był rekord życiowy karaś Magdy, a teraz jeszcze... Ja. Pomału. Pomału. Ja. Facebook nie da rady. Rekord, o, tego mierzymy. Jaki fajny karaś, proszę. I kolejny piękny karaś w wykonaniu Magdy, proszę, proszę. I... Więc tak, jeden kolega się nas pytał. Kiedy się można spodziewać nowego filmu? Ja napisałem, że przynajmniej na koniec wakacji, bo będzie z trzech części. I odpisał, super, że będzie długi, bo uwielbiam klimat na waszych filmikach. I kiepsko, że tak późno, bo bez was YouTube to pusty zbiór głupot. Połamania i pozdrowienia z Mazur. Dawid Bartkowski. My ciebie również pozdrawiamy ze Śląska. Thank you.
Musiałem przybiec. No coś tu pobrało, ale nie wiemy co. Leszcz. Ale jaki leszcz? Zobacz co, jaki lewoń. Nie! Masakra, ale weź go do podbraku, bo zaraz ucieknie, pale albo chycone. Może pomożesz? O, mój życiówka to jest. Kiedyś miałem 63, ten ma 56. Nie, to miałem kiedyś większego. Zaraz go zważymy. 2560. 2,5 kilo leszczyk. No panie leszcz, ostatnio miałem takiego 45, którego też widzieliście. Też wrócił do wody. I love you, takie ryby. Rok ma leszcze. Rok leszczy. Mój syn to leszczy. Dobrze. Marcin Arunów. Pięknie. Uwielbiam takie ryby. Mogą, nie muszą być karpy, jak są takie duże leszcze, duże liny. Sumy. Lubię to. Łowisko Barzyna, to już wiecie, że tu siedzimy. Że się tak nazywa. Jesteśmy na zbiorniku numer 3. Ten zbiornik się nazywa No Kill. I zauważcie, żadnego wędkarza. Nikt nie jeździ na zbiorniki, gdzie trzeba wszystkie ryby wypuszczać. To był żart. Podobno tutaj jeździ dużo ludzi, przeważnie w weekendy. Pokazują się wędkarze. Reszta wędkarzy siedzi na zbiorniku numer 1 i 2. Tam ryby można brać. Limit karpia tam jest 2. Chyba wszędzie jest 2, ale tam jest też 2. To tam siedzą, bo zarybili parę dni temu. Co powiedzieć o tym zbiorniku numer 3? Bo tutaj chcieliśmy przyjechać i tutaj jesteśmy. Ryby jest bardzo dużo. Możeśmy nie nałapali tych karpi, tak jak chcieliśmy. Ale powiem wam, chyba trafiliśmy na taki dzień, co karp nie brał. Bo naprawdę się go dużo spowia. A ogólnie wrażenia bardzo pozytywne. Zbiornik bardzo czysty. Trzeba powiedzieć, że chłopaki z Wodzisławia Śląskiego, czyli koło z Wodzisławia Śląskiego, dbało o ten zbiornik. Jest tu pokoszony, wyrównany. Można wózek pożyczyć, żeby sobie sprzęt zawieźć. Jest toj, że nie trzeba latać po krzakach. Na koniec dostałem takiego fajnego bonusa w postaci leszcza. Prawie 60 cm, bo już będę teraz dodawał, nie? Miał 55. Teraz już ma prawie 60. Jak Marcin zadzwoni, powiem 60. A jak inni, którzy zadzwonią, no około 65, a jeszcze z tydzień będzie miał 70. Ale do tego dojdę. Do tygodnia. Trzeba dodawać. Po centymetrze. W robocie powiem, że miał 75. Kto to sprawdzi? Chyba, że na filmie, nie? Zbiornik bardzo fajny. Bardzo przyjemnie się łowiło. Magda nałapała bardzo dużo karasi. Bardzo dużo dużych karasi. Na filmie są 2. Oprócz tego chyba z 20 albo 30 sumików karłowatych. Choroba. Na wszystkich wodach w Polsce. No ale nic nie zrobimy. Sumik się rozprzestrzenia i na to nie ma siły. My powolutku się zbieramy. Może w międzyczasie jeszcze jakąś rybkę zapiemy. I lądujemy gdzie? Jedziemy na sandacze nad jezioro Goczałkowickie. Tak, tu puszczamy. Tu jest góreczka jakaś taka wyskoczyła nam, widzicie? 6 metrów, 235 metrów. Idzie nam, poszło.
Tak, oto po nocnym czuwaniu na sandacza przerzuciliśmy się z rana na leszcza. I już widać efekt. Ale są tu większe leszcze, bo widzieliście wczoraj na tych, nie? Na posądzie. Tak, nie wzięliśmy takiego mniejszego. Chyba wyciągniemy ten duży. Ten już mi się podoba. No, zaraz go zmierzymy, ale około 35 będzie miał 40. Brak podbieraka małego nas zabija, ale ja przywiozę pobierak. Fajnie. Taki było 40. No. Ale już nie mierzymy już teraz. Leszcze biorą na jeziorku. Nic piękniejszego. A jeszcze to nie są takie całkiem małe. Tylko ładne takie 40. O, ten nawet walczy. Ja? Nie. Łódź. Łódź. Ale piękna łódź. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Ale piękna! Naprawdę! Kurde, ale kocica! To jest jezioro. To jest właśnie jezioro. Taka piękna płoć. Przyjrzyjcie się jej dokładnie. 30 ma jak byk. Jesteś cudowna! Taka piękna płoć nie może umrzeć na patelni. Niech sobie rośnie. Uciekaj, płotka. Przed chwilą byłaś taka do życia. No. Chcę iść, ale tam na głębokie, na głębokie. No! Bo jakoś walczy, to jest coś większego teraz. Leszcz 60. Walczy ładnie. Podejrzewam, że nawet karp. Dominik, tutaj nie ma. Daj podbierak. Widziałeś, gdzie są karpie? Raz pobrał jakiś taki 60 może i zerwany. Przy samym brzegu się odpiął, ale walczył pięknie. Ile ich jest? 10.
No, ładnie, ładnie, elegancko. Ale wszystkie malutkie, niemiarowe. Do wody, no. I co wam możemy powiedzieć? Łzy od oczu, no. Tak, nie ma ryb. Jeżeli chodzi o sandacza, to my go nie umiemy złapać. To oznacza tylko jedno, że polowanie na sandacza wciąż trwa. A tak w ogóle to pozdrawiamy Katarzynę Beatę Stolarską. Tak nie. Chciała, nie? Ty miałeś ją pozdrawić. No, ale ty ją ekipa miałeś pozdrawia. Ekipa ją pozdrawia. Katarzyno Beatko. Połamania. Bo nam to się nie udało. Kija. Witam was serdecznie wszystkich wędkarzy i wędkarki. Dzisiaj tak bardziej inaczej. Odwiedziliśmy z całą ekipą mojego rekina jezioro Rożnowskie. Dokładnie jesteśmy w Grudku nad Dunajcem. I wszystko wam opowiemy, co i jak. Czyli jak wyglądają opłaty, jakie tutaj są rybki, co możemy się spodziewać tutaj przyjeżdżając. Pierwszą rybką, którą zobaczycie, będzie płoć. I to już nie jest żadna ściema. Naprawdę piękna płoć. 35 cm złapał nas pierwszy sąsiad. Możecie się przyjrzeć. Jaka piękna płoć. Zobaczcie. Mam, mogę? 35 cm. Chodź mi pokaż. Osoba zrzeszona? Tak. 35 zł, 1 dzień, 3 dni 70, tydzień 100. Do końca roku 188. O, tu. Nic nie bądź. Synek, możesz łowić już, ja mam zapłacone. Zaraz wędki pójdą w ruch. Łowisko dla nas jest totalnie nieznane, więc rozpoczniemy łowienie od przesądowania i ogarnięcia, co tu się dzieje. Czyli głębokość, jakieś górki, jakieś dziury. Włączamy naszą łódeczkę i sprawdzamy. 2,20, około 150 metrów. Brzegu bardzo płytko było, nie? 150 metrów. Ale jak? Pod wyspą mamy 3,9 prawie i ryby są 4 metry i tam może być te koryto, wiesz? Tej rzeki, na tej głębokości. Chodź mi tam pokaż. Zobacz, pokaż Karolowi. Karol, zobacz, ucz się wędkarzu młody. 6,5 metra. Łódka nie jest tak daleko wcale od brzegu. I ryby na dnie się coś zaczęły pokazywać. Madzie, bierze co? Długo już rzucasz? Nie tak, 3 godzinki i pomału chodzę. 3 godzinki, jeszcze ci rzut zrobiła. Ona bardziej na disco się nastawia. A. Wieczorem jest... Disco gra, Alibaba. Alibaba. Idziemy, ja? Się chytają, a my się będziemy bawić. Ja, rzut rybę. Thank you.
Same okoniki, to się wcale będzie ciężko zapaść. Tak, panowie i panie, uklejki nałapane i zaczynamy prawdziwe wędkarstwo. Ja już nie robię żadnej ściemy, tam sum, żaden tam karp, amur. Te trzy dni dla mnie tylko się liczy sandacz. I tego się trzyma. Klejeczki naprawdę udało się ładne złapać. Weźmiemy te średnie, nie będziemy używać tych największych, ani tych najmniejszych. Po prostu takie średniaki. Bez przeszywania. Normalnie za grzbiet. Coś takiego. Uklejka jest żywa. Przypon mam 0,10 z plecionki zrobiony. I ołów 25-30 gram. Dajemy do łódeczki i wywożę tak. Pierwszą łódkę na zachód 200 metrów, a druga 100 metrów tutaj pod tym małpigaj. Zapała zasięg. Weźmy to na chwilę. Lepiej, żebym się nie przewrócił. Patrzcie, 6,7 metra głębokości, jak zawsze na takich głębokościach ryby mnóstwo. Mam nadzieję, że gdzieś tu się pokaże jakiś sandacz potem. Odległość mamy 130 metrów, bo tu jest 770, ale to leci w drugą stronę teraz, od 1000 w drugą stronę, bo nie ustawiliśmy brzegu, nie? Tak panowie, złoty napój już się leje, wędki rzucone, mamy centralkę przy namiocie, zaraz ją weźmiemy do kieszeni, powiesimy sobie na karku i co wam powiedzieć, biwakujemy, a rybki same się złapią, przyjdzie i na nie czas, na zdrowie, za wasze zdrowie. Sytuacja wygląda tak. Całą noc mieliśmy rzucone 3 wędki na sandacza. Jedna wędka od Marcina na kuleczkę proteinową. Ani brania. Teraz spróbujemy złapać małe uklejeczki. Na spławik na okonia. I jedną rzucę potem na leszcza z gruntu na feder. Przed nami jeszcze dwie noce sandaczowe, więc czekajcie na relacje. A w międzyczasie będziemy mieli wycieczkę statkiem, zwiedzimy całą okolicę i opowiemy coś o jeziorze Rożnowskim. Właśnie się dowiedzieliśmy, że jak jesteśmy na terenie tego ośrodka rozbici, to możemy sobie wypożyczyć łódź trzyosobową z wiosłami za 10 zł na całą dobę. Szanowny panie Mireczku i pani Czesiu, odkąd jesteśmy nad jeziorem, państwa syn Marcin ciągle śpi, czasami staramy się go obudzić. Wstaje, je, pije, śpi i tak całe 4 dni. Ogólnie Marcin wszystkim mawia, że ryba nie bierę. Gorące pozdrowienia, śle mały rekin. A z Marcin to już przewalone u rodziców. Koniec ryb, koniec koleżeństwa, mały rekin teraz zginie. Jestem trzeźwy, żeby nie było. No, to się tylko tak wydaje. Marcin, jesteś? Co tu robisz, dzieciaku? Będziemy w rejs.
łapiemy żywca na siłę. No. Ale żeby nazwać to żywcem, to coś, co to nam pobrało. A mogę? Okoń. Okonik, 3 centymetry, to już jest wujek. Przesada. A mogę? Możesz, wujek. Ale pamiętaj, takie małe okoniki trzeba wypuszczać, dobrze? Dobra. I wypuścisz go do wody. To trzymaj go mocno i nie uszkodź go, bo to jest mała rybka. Daj go w dwie ręce. W dwie ręce go daj. I trzymaj i wypuść go fajnie do wody. Takie rybki nam chodziło, jeżeli chodzi o sandacza. Nie żebym się chwalił, ale już dwie w siatce mam. Mamy drugie podejście, żeby wypożyczyć łódkę na cały dzień. Zapytamy się tych pań, czy możemy też wypożyczyć na noc, żeby w nocy może gdzieś poszukać tego sandacza gdzie indziej. Bo jak zauważyliście, się tłok zrobił olbrzymi. A dzisiaj jeszcze jest sobota, to tutaj plaża będzie pełna. Nie chodzi o to, że my nie lubimy, bo jak ktoś lubi taki tłok, zgrabne tyłeczki, może mu się tu podobać. Ale pod kątem wędkarskim bardzo słabo, ani brania od 2 dni, ani jednego odjazdu. Kto to tu łódkę ci tam? Czemu pan to na... Ale on mnie nagrywa, nie panią. Pani nas nie interesuje do tego. Łódeczka, tak? Tak. Ile słowa? 3. Ale na to całą dobę, nie? Na cały dzień. Czy jest szansa ją wwozić jeszcze w nocy? Bo my jesteśmy we wczarze, wie pan, bo tak na jedną noc potrzebowali. Jest szansa. I jak tam, kapitanie, ile będzie kosztować i co? Tak samo jest ten, 5 dni za cały. Znaczy my mamy 10 zł jako pobytowcy, nie? To mało. To mało. Mało, to możecie sobie wziąć na wywózkę. Rybka pobrała, zaciąłem, no i weszła gdzieś w kamienie. Mam nadzieję, że ona jeszcze tam jest i uda się odsypać tam haczyk. Tą naszą rybką. Zobaczymy. To było na rybce na klejeczkę małą. Niestety haczyk pusty, rybki nie udało się wyciągnąć. Ale panie na sandacza, to wciąż trwa. Przyjechaliśmy na tą wyspę zwaną Maupigai i szukamy tych mał. Ale uwierzcie mi, że tu na żadnej nie widać. Podobno Maupigai dlatego, że jakaś skała jest w kształcie małpy. Przepływałem koło tej skały, tam żadnej małpy nie widziałem, no ale niech im będzie. Idziemy zobaczyć, co tu się dzieje. A to są te tak zwane korzenie, co napisali na fejsie, że koło tych korzeni mamy szukać sandacza. Jak się zmobilizuje, to się dzisiaj tu pokaże. Chyba, że pochłonie mnie impreza, bo jest sobota, impreza, dyskoteka, kobiety. No i to jest niby ta skała właśnie, co mówią, że przypomina małpę. Jak wspomniałem wcześniej, ja bardziej widziałem tu papugę, ale tutaj nam Szymon twierdzi, że tam jest oko, w tym miejscu tam ucho, widzicie, małpa jak zbicza szczel. Czynienie ślusarza i mechanika i lakiernika. O. A weź. Już to będzie dobre. Masakra. Ciotka. Gęste, gęste. Musi być gęste. Boże, się może mnie oparzysz, ej. Dawaj to. Daj to! Oddawaj mi kelnia! Jezusie! No co tu wody dajesz, ej? Nie konkretów, ani wody. Pyszne! Skorebki mam. Nie! Dobra. Bardzo dobre, wujek! I po górce. Czyli przyszedł czas na podsumowanie tego łowiska, tego biwaku, ale najpierw podsumujemy pod kątem wędkarskim.
Zacznijmy od tego, że przypatrzcie się, ile jest ryb martwych, malutkich na całym brzegu. Oznacza to tylko jedno, że przez te długotrwałe upały po prostu wody w wodzie nie ma tlenu i rybki się duszą. Na początek, jak widzimy, same małe, głównie to jest jarzgarz i okoń, zdarzają też się uklejki. I ogólnie dlatego rybka nam nie brała. Spotkaliśmy się z ludźmi, którzy spinningują i tak jeden nam opowiadał, że około 8 godzin dziennie. To przedwczoraj miał jednego szczupaka, wczoraj z nim rozmawiałem, to miał dwa okonie takie po 25 cm. On z kolei rozmawiał z miejscowymi i powiedział, że sandacz w ogóle nie bierze, po prostu sandacz nie żeruje. Czyli pod kątem wędkarskim lipa totalna, bez ryb. To, co nam się udało złapać, to dosłownie parę uklejek, jeden okonik. Okonik koło 18 cm. Czyli porażka. Z tych ryb, co widzieliśmy, to płotka 35, co zapał ci, co siedzą pierwsi w tym kampingu. I ciekawostką jest taką, że połapał parę sandaczy, co nam powiedział, ale tak z miesiąc wcześniej. Takich po 40 cm, 50, mówi, większych nie było. Ale on już tu siedzi od czerwca, a mamy 16 sierpnia, czyli 2,5 miesiąca. Ja bym to powiedział, wędkarskie wow. Próbowaliśmy też na leszcza, nie powiem. Tego nie było w założeniu, żeby to nagrać na filmie. No ale przy braku tylu ryb, to przy braku w ogóle ryb, to postanowiliśmy, że może jakieś leszcze się pojawią większe. Niestety też się nie pojawiły. Wręcz nawet idzie powiedzieć, że praktycznie wcale. I też popytaliśmy się wędkarzy obok, co siedzą. To głównie leszcze brały takie do 20 cm. Są, mówili, że są takie po 50 cm, ale też leszcz nie bierze. Na Eosondzie tutaj jest koryto. Widać dokładnie, że ryb jest mnóstwo, ale cała ryba płynie, wpływa w toni. Może być tak, że powyżej na przykład 4 metrów w głąb jest atmosfera beztlenowa, czyli nie mają czym oddychać, dlatego pływają górami. Może warto by było szukać gdzieś na płciznach, ale na płciznach znowu jest bardzo gorąca woda, powyżej 30 stopni, więc my jako wędkarze walkę z rybami przegraliśmy. Teraz zabierzemy się do pakowania i rozwijania sprzętu i podsumujemy cały ten biwak, tutaj Gródek nad Dunajcem i tę okolicę pod kątem biwakowym. Pech do pech. Nawet stanęliśmy w restauracji, żeby zjeść sandacza. Zobaczcie kartę. Same pstrągi. Od góry do dołu. Ten sandacz mnie prześladuje po wszystkich wodach, wszystkich krainach w Polsce. Już go chyba nigdy nie wiedzę. A na koniec miałem podsumować same biwakowanie na jeziorze Roznowskim. I wygląda tak, około 7 zł namioty. Kasują praktycznie cały czas za ubikację, oprócz tych, co mają kartę pobytu, złotek, ale 5 zł kosztuje prysznic, wszyscy płacą, nic specjalnego. W skali 1 do 6 damy trójeczkę tylko, słabe, i nie szło ustawić nawet wody, jak tam byłem się kąpać dzisiaj. Jeżeli chodzi o toalety, w miarę czyste, bo sprzątają co chwilę panie, ale bardzo mało toalet. Kolejki, kobiety po 30 w kolejce, nawet i chłopy stały w kolejce wczoraj wieczorem, więc tylko mierne, jeżeli tak to opisać. Jeszcze nam zostało tak, są tam dwie restauracje, ceny takie przystępne, można polecić. Dwie dyskoteki, sobota, niedziela grają i przez to bardzo dużo ludzi. I robi się po prostu tłok. Dobre zimne lane piwo. Marcin, standardowe, dobre zimne lane piwo. Pod kątem wędkarskim polecamy bardziej w tygodniu, od poniedziałku do piątku, już nawet w piątek rezygnując, bo bardzo dużo ludzi, nie ma gdzie wędek rzucić, wszyscy się kąpią. Pod kątem biwakowania i zabawy dla młodzieży, sobota, piątek, sobota, niedziela. My kończymy już przygodę z sandaczami. To jest ostatni film z polowania na sandacza. Po prostu już nie mam siły. Teraz będzie polowanie na płotki. To nam się uda. To jest Sebastian z rodziny Bargle z dziewczyną i oni się tak zakochani są w sobie,
I teraz tak, to były pamiątki z wakacji. I Sebastian poszedł na dyskotekę wczoraj i zdradzał Martynę. I teraz Martyna, powiedz. Zawsze myślałam, że Sebastian będzie mnie zdradzał, nie? Ale ja nie wiedziałam, że tak szybko to zrobi. Jeden dzień jesteśmy razem, a on już poleciał z innymi dziewczynami. To zboczenie, świnia jedna. Ona myślała, że ja ją zdradzam, ale ja nie. Seks jedną noc to nie jest zdrada.